Hej, siemanko, z tej strony Mutu. Postanowiłem zrobić na kanale nową serię, a będzie się nazywała test egzotycznych owoców. W pierwszym odcinku będzie właśnie granat, owoc granatu. I widzimy taka okrągła kula. Tutaj ma taki ogonek. I tu z tyłu ma taki mniejszy. Czerwony owoc właśnie, taki dość sporo waży. No i dobra, najpierw wam pokażę, jak się to obiera. Spróbuję wam pokazać. No najprościej to jest przekrajowujecie taką stłuż. Spróbujcie przekroić. Zobaczymy, czy mi się uda. Słuchajcie. Poczekajcie chwilę. Musicie przekroić właśnie taką stłuż. To dość twardo. Musicie naprawdę ostry nóż mieć, bo to dość ciężko się kroi. Okej. Okay. Nie wiem, co się udało, tu trochę soku poleciało. Dobra. I ogólnie tylko te kulki są do jedzenia, jak tutaj widzicie. Tylko te kulki. Tego się już reszty nie je i musicie je po prostu albo wydłubać, albo po prostu tak... Spróbuję wam to pokazać. Albo... Albo tak tłukąc to, same wylecą. Czekajcie, żeby to było widać. Najpierw sobie tak bierzecie o tak. Dobra. I teraz tłuczecie tego granata, tłuczecie. Nie wiem, obojętnie czym, żeby to wyleciało. Kurczę, nie chcę to za bardzo wylatywać. Trzeba naprawdę mocno to tłuc. Ja spróbuję wyjąć te kulki i za chwilę wam pokażę. I sobie tych kulek trochę tak wyjąłem. Widzimy, ja sobie radzę tak, jednakże sobie obieram i to dość łatwo schodzi. I tak sobie to na kawałki biorę i tak normalnie palcem też to ładnie, jak widać, schodzi. Nie trzeba wcale tłuc to, bo to za bardzo nie chce lecieć. O, widzimy, palcami też ładnie to wychodzi. Wszystko. A, jeszcze jeden kawałek został i zobaczymy, jak to w ogóle smakuje, bo jestem sam ciekawy. Dobra, poczekajcie, obiorę do reszty. Dobra, jedną połówkę już obrałem, to z jednej połówki jest około tylu tych pestek. Powiedzmy, że to są pestki. Tutaj już mam połówkę, tutaj niezły rozpis, że zrobiłem trochę. No ale dobra, spróbujmy teraz, jak to smakuje w ogóle. Weźmy sobie kilka takich. No i dobra. Powiem wam, że taki dość specyficzny smak. Taki właśnie pestek, ale taki słodki pestek. Bardzo słodki. Bardzo słodkie są. W środku takie troszkę twardałe, ale bez problemu da się je pogryźć. Bardzo słodkie. Bardzo dobry owoc ogólnie. Cena takiego granatu to za taki jeden to około 5 zł zapłacicie. Natomiast chyba 10 zł za kilo, a taki jednorazowy waży około pół kilo, także 5 zł za takiego jednego. A więc nie jest źle. W tym... W komentarzach możecie napisać, czy jedliście już takiego granata i czy wam smakował i czy wam się seria podoba takich egzotycznych owoców i jaki owoc byście chcieli, żebym przetestował następnym razem. No, jak się podobało, łapeczka w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!